10 marca wspominamy świętą Annę Eugenię Milleret, zakonnicę. Anna urodziła się 26 sierpnia 1817 roku w Metzu we Francji. Jej ojciec miał 19 lat, gdy poznał w Luksemburgu jej matkę, która miała wtedy 22 lata. Pobrali się nieco później. Anna miała jeszcze 4 rodzeństwa, z czego 2 z nich zmarło jeszcze w dzieciństwie. Rodzina miała korzenie włoskie. Jej ojciec był człowiekiem zdecydowanie niewierzącym, liberałem i posłem do parlamentu. Po nim Anna odziedziczyła stanowczość, a po głęboko religijnej matce zamiłowanie do odwagi, wolności i służby. Rodziców stać było na oddanie jej do renomowanej szkoły prowadzonej przez siostry zakonne. Tam otrzymała wykształcenie i podstawową formację religijną. Wielkim przeżyciem duchowym dla niej była pierwsza komunia święta, przyjęta w Boże Narodzenie, gdy miała 12 lat. Rok później ojciec Anny zbankrutował. Stracił wszystkie pieniądze zarobione na polityce i w bankowości. Stracił też majątek rodzinny i rozwiódł się z żoną. W tych okolicznościach Anna zamieszkała w Paryżu z matką, która jednak zmarła już 2 lata później w czasie epidemii cholery. Następnie Anna zatrzymała się u krewnych. Mimo ruiny finansowej i śmierci rodziców, obracała się w kręgach arystokracji paryskiej, lecz bez skutku szukała jakiegokolwiek sensu życia. Przełomowym wydarzeniem okazały się rekolekcje wielkopostne w katedrze w Notre Dame w Paryżu, w których uczestniczyła, gdy miała 19 lat. Głosił je słynny dominikański kaznodzieja ojciec Henryk Lacordaire, który sam poszukiwał prawdy i pytał słuchaczy, czy szukają jej z pasją, czy mówią o niej innym, czy kochają Pana Jezusa i Jego Kościół. Nauki rekolekcyjne poruszyły Annę. Po pewnym czasie napisała: rzeczywiście się nawróciłam i pojęłam, że pragnę poświęcić wszystkie siły, czy raczej moją słabość, temu Kościołowi, który jako jedyny zna sekret i moc dobra. Zaraz po rekolekcjach Anna zwróciła się do niezwykłego kapłana. Skontaktował on ją z innym wybitnym księdzem Teodorem Kombalu. We współpracy z nim założyła zgromadzenie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Miała wtedy zaledwie 22 lata. Tam przyjęła imię Maria Eugenia, a celem zgromadzenia miało być wychowywanie dziewcząt pochodzących z bogatych rodzin, ale zaniedbanych duchowo. Maria Eugenia zadbała o wysokie kwalifikacje zawodowe swoich sióstr i zachęcała je do tego, by prowadziły głębokie życie duchowe, by były dobrymi nauczycielkami i wychowawczyniami. Zgromadzenie rozwijało się bardzo prężnie, a w 1888 roku zostało zaaprobowane przez Stolicę Apostolską. Siostry prowadziły szkoły często z internatami i tam zajmowały się wychowaniem dziewcząt. Maria Eugenia całe życie ofiarnie służyła dziewczętom wychowywanym w placówkach zgromadzenia, a także siostrom ze swojego zgromadzenia. Zmarła 10 marca 1898 roku w Paryżu w wieku 81 lat. Papież Paweł VI beatyfikował ją 9 lutego 1975 roku, a kanonizowana była 3 czerwca 2007 roku przez papieża Benedykta XVI. W czasie mszy kanonizacyjnej papież mówił o niej. Maria Eugenia Milleret przypomina nam przede wszystkim o znaczeniu Eucharystii w życiu chrześcijańskim i w duchowym rozwoju. W istocie, jak sama podkreśla, jej pierwsza komunia była doniosłym momentem, choć w tamtej chwili nie zdawała sobie w pełni z tego sprawy. Chrystus obecny w głębi jej serca działał w niej, pozwalając jej iść własnym tempem, prowadzić wewnętrzne poszukiwanie, które miało ją doprowadzić do całkowitego oddania się Panu w życiu zakonnym, odpowiednio do potrzeb tamtych czasów.
Dostrzegła ona zwłaszcza znaczenie kształcenia młodych kobiet, a w szczególności dziewcząt, pod względem intelektualnym, moralnym i duchowym, co miało je przygotować do tego, by w wieku dorosłym potrafiły wziąć odpowiedzialność za życie swych rodzin i brać czynny udział w życiu kościoła i społeczeństwa. Przez całe życie siłę do pełnienia swej misji znajdowała w modlitwie, łącząc nieustannie kontemplację z działaniem. Oby przykład świętej Marii Eugenii zachęcał współcześnie żyjących mężczyzn i kobiety do przekazywania młodym ludziom wartości, które pomogą im stać się silnymi, dojrzałymi i radosnymi świadkami zmartwychwstałego. Oby młodzież nie obawiała się uznać tych wartości moralnych i duchowych i żyć nimi wytrwale i wiernie, w ten sposób ukształtowując swoją osobowość i przygotowując się na swoją przyszłość. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Maria Eugenia wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.